Cześć, ja jestem Brodoty, a przed wami na talerzu, albo powiedzmy na monitorze, kolejny tytuł. Skosztujemy i ocenimy. Przygotowany przez studio Bohemia Interactive, które zdane jest z... No, chwila zagadki, wie ktoś? Jakiś rzut okiem, mózgiem, coś? To ludki od army. Może niedogodnie ci sami ludzie, którzy odpowiadają za armę, albo po prostu ich studio, ich inkubator gier. I tak trochę chyba coś im się tutaj zboczyło, bo postanowili zrobić Gierkę Leopoli, czyli o takiej kanciastej, ale mającej swój klimat grafice. Może też kiedyś skończą w końcu swoje DayZ. W połowie 2017 roku moją uwagę przykuła zapowiedź gry Islands, czy Islands. E Niech będzie Islands, różnie to może być w cebulańskim nazwane ale wydaje mi się, że Islands jest jednak poprawne. Już wtedy dostępne było jakieś tam demko, czy wersja testowa dla preorderowców, czy coś w tym stylu, nawet dla prasy, ale jednak postanowiłem poczekać na jakieś wydanie tej gry na Steamie, żeby pokazać jak najwięcej z tej produkcji. I to nastąpiło 6 grudnia 2017 roku, jednak produkcja nie otrzymała w ciągu 24 godzin zbytnio pozytywnych ocen, jedynie większości pozytywne, czyli gdzieś tam 20-30% osób musiało dać tej grze jednak dislike na Steamie. Tradycyjne nie ogarniemy, co siedzi w tym sandboxowym niby tytule wczesno-dostępowym, czy jest dobrze doprawiony, czy może trochę popieprzony, albo przesolony, bo akurat soli może tutaj trochę występować. Gra tryb sieciowy, e, można grać przez internet lub w kooperacji ze znajomym na naszym serwerze albo na jakimś dostępnym w grze, także salty i użytkownicy mogą się tutaj też trafić. Opis na Steamie wylewa na nas wiadra miodu. Jak cudowna ma być to produkcja, że jest to sandbox, że jest to grafika low Poli, pełna swoboda, otwarty świat, multi-singiel, wojny morskie, okrętowe, budowanie, kraftowanie, oblężenia zamków, pojazdy, czołgi, wyścigi, pojazdami, co chcemy. Zobaczymy. Broda czas YouTube'a ciężko jest podhypić, ale co nie znaczy, że ten zarośnięty burak z internetu nie potrafi czegoś docenić. Scenkę cenową macie na ekranie. Steam mówi nam, że Island zapłacimy, kupimy od około 30 zł po premierze bez przeceny premierowej za 36. Niewiele, nawet nie 10 euro. Podejrzanie mało. G2 mówi nam zgodnie ze Scenką, że od razu po premierze ofert sprzedaży tam jeszcze dla tej gry nie było. Dość interesująco wygląda możliwość kliknięcia poprzez grę, gdzie od Biera nam się już zalogowana przeglądarka na nasze jakby growe konto podpięte jakby pod nasz ID w grze, gdzie możemy pobrać światy zaprojektowane przez innych ludzi, czy inne mapki, które są gotowe. Tutaj, jeżeli chodzi o granie sobie po prostu, to mapy tworzą się dynamicznie, tak? Według tam wybranych czynników, ale możemy sobie pobrać jakąś mapkę, która jest zaprojektowana przez kogoś. Na razie mamy dwa tryby gry, sandboxowy i przygodowy. Przygodę rozpocząłem właśnie od tego trybu... Niech będzie jeszcze raz przygodowego! I muszę przyznać, że w paru miejscach gra mnie zaskoczyła dość pozytywnie na dzień dobry. Jak w typowym craftingo sandboxu o Survivalu, zbieramy sobie surowce, przedmioty, i tak dalej, przerabiamy na lepsze, stawiamy sobie jakiś piecyk do przerabiania jeszcze innych surowców, i tak dalej. Ale ciekawe jest to, że prawie wszystko możemy tu zniszczyć i rozłożyć na bardziej bazowe części. Przykładowo, no nie wiem, bierzemy sobie do ręki arbuza i możemy z niego wyciągnąć nasionka, tak? Nie, nie ma czegoś takiego, że jak zbieramy arbuza, to mamy tam jakąś szansę na nasionka. Tutaj po prostu te przedmioty, wszystkie praktycznie można spróbować rozłożyć. I całkiem fajnie wygląda tutaj jeszcze sposób na różne zdobywanie surowców, nie tylko w jeden sposób. Na przykład macanie drzewa, tak po prostu. Da nam po prostu patyki. Jego ścięcie już siekierą też da nam jakieś tam surowce, patyki, ale trzeba je jeszcze pociąć jak spadnie i się przewróci, żeby pociąć je po prostu na belki. Więc z jednej rzeczy dostajemy kilka różnych surowców w różny sposób. Jeden obiekt stawialny. Może też mieć kilka wariacji, na przykład kamienny bloczek, taki na przykład bloczek kwadratowy, tak? Wciskamy R albo T i mamy schodek, mamy płytkę, mamy chodnik, mamy płot kamienny i tak dalej, i tak dalej. Przedmiotów i obiektów w grze jest kurde mol naprawdę bardzo zaskakująco, dużo, przynajmniej kilkaset, mimo że to niby jest gra we wczesnym dostępie i kosztuje stosunkowo niewiele. I to jest w sumie największa zaleta Islands. E, trzeba przyznać i docenić bez cienia wątpliwości. Ilość tych klocków e, zobaczymy i poznamy w trybie kreatywnym, gdzie mamy po prostu dostęp do wszystkich obiektów, jakie są w grze i naprawdę robi to solidne wrażenie. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Mamy kontrolę nad ziemią, jest wokselowa i też możemy wykopać sobie tutaj dziurę. Z czasem dostanie się w podziemia też będzie potrzebne na trybie przygodowym, żeby zdobywać surowce. I bazowo te surowce zdobywamy po prostu na powierzchni, gdzie tam jest trochę stali, trochę miedzi, trochę węgla, i tak dalej, jak to po prostu tradycyjnie w tego typu grach ma miejsce. Ale naprawdę ilość obiektów robi tutaj spore wrażenie. Znajdziemy też nawet Konie. Możemy tutaj mieć mounta, możemy szybciej sobie podróżować po świecie, ale nie przypadł mi do gustu interfejs i system craftingu, nie tylko mi, bo wiele ocen negatywnych jednak na Steamie bardzo często wspomina o tym, że ten interfejs jest po prostu y, niepotrzebnie dziwnie zrobiony. Na przykład mamy niepotrzebne dwie osobne zakładki na crafting i na wyposażenie, na gwibunek, i tutaj, jeżeli chcemy sobie na przykład stworzyć belki pod budowę domostwa, musimy przejść z jednej zakładki do drugiej, skraftować i dopiero przeciągnąć je i ponownie z ekwipunku, gdzieś tam do interfejsu, do paska szybkiego dostępu. To jest nieintuicyjne, nie kraftujemy po prostu wszystkiego w jednym menu szybko za pomocą jakiegoś gotowego kliknięcia, czy rozwijanego menu, tylko trzeba przeskakiwać pomiędzy jednym i drugim. Jednak na plus wychodzi tutaj system budowania. Jest przyjemny, bardzo dokładny, miniaturowy bym powiedział, czyli obiekty jakie stawiamy są naprawdę bardzo malutkie, szczegółowe, a nie takie wiecie bunkry wielkie z Dirt'a jak w StrikeCraft'cie. Te budowanie nie jest jest jednak y, podobnie jak interfejs zbyt intuicyjny i przyjemnie zrobiony, ale mechanicznie Island jest dość zaawansowany. Możemy zrobić tratwę i gdzieś sobie nią popłynąć, nawet na multi można to zrobić, pływać sobie we dwójkę. Jak się ostro podcurwimy to możemy zrobić nawet pływający okręt z działami, do których trzeba będzie ładować kuler matnie. Liczba... Rzeczy w Islands, jeżeli chodzi o obiekty, postawione, wizualne otoczenia, skrzynie, używalne rzeczy, wypada bardzo spoko, gorzej wypada zrozumienie tego interfejsu i systemu craftingu, bo po kilku godzinach latania w przygotowym trybie po prostu usiadłem sobie, oparłem się na fotelu i zacząłem zastanawiać się, po co ja w ten tytuł w ogóle gram. Naprawdę, dość szybko przyszedł taki kryzys emocjonalno-growy, bo nie zrozumiałem sensu trybu przygotowego, w którym przygoda nie ma po prostu celu, nie ma sensu, a sens ma jedynie budowanie swojej wizji jakiegoś, nie wiem, domku, dirta właśnie jakiegoś statku, może jakichś paru pojazdów. I ten sens ym, trybu. Przygodowego, gdzie te surowce trzeba zbierać i tak dalej, no po prostu szybko mi zszedł balonik hypu, bardzo szybko. Islands lekko ugina się właśnie pod swoim, można powiedzieć, ciężarem kontentu, rozmachem. Tryb przygodowy jest dość nożący, ale za to tryb sandboxowy może mieć tutaj sporo sensu dla osób, które mają konkretną wizję i zechcą się nią podzielić z innymi poprzez system subskrybowania map innych. Możemy tutaj opublikować, jakby, naszego save'a, nasz świat i sprawić, że inni będą mogli. Na tym grać. Możemy zbudować tu też własne przygody, czyli cały świat, który jest jedną długą, gdzieś tam sekwencyjną przygodą z połączonych jakichś lokacji. Też możemy tabliczki napisać, które się pojawiają danemu graczowi w formie takiego pop-upa. Więc system sandboxowy po prostu jest tutaj. 80%, a 20% to jest ten tryb przygodowy. Mamy też edytor, taki pełen edytor światu, w którym, kto wie, może będziemy mogli zrobić całą swoją małą minigierkę na bazie silnika Islands. Na razie w większej mierze jest to po prostu silnik gry niż gra przygodowa z mechaniką sandboxu, więc jeżeli ktoś tu oczekiwał jakiejś przygody, nie wiem, może fabuły, może otwartego świata z jakimś survivalem, coś w tym stylu... Nie, bo przygoda nawet w kopie Ma maksymalnie starcza tutaj na jakieś nie wiem pół godziny grania i jarania się, a potem po prostu latamy sobie i trochę wieje nudą. No ale jak mówiłem, możemy sobie tutaj odpalić tryby sandboxowe, czy odpalić sobie mapy innych graczy i właśnie jak patrzyłem na te mapy, które zrobili inni, gdzie skonstruowali jakieś pojazdy, okręty... Tory wyścigowe dla samochodów, inne światy, no prawdopodobnie na sandboxie to właśnie będzie mega gra i to urwało mi trochę dupę, jak zobaczyłem te wszystkie statki pływające i walące działami i tak dalej. To mi się naprawdę tutaj spodobało. Destrukcja otoczenia. Też jest całkiem mega sprawą, tylko że obiekty, które znajdują się ponad zniszczonym czymś lewitują w powietrzu. Kiedy na przykład jakbyśmy tutaj grali na multi to dla przykładu można by zrobić atak okrętów na fort wroga, gdzie też inni gracze się bronią. Bardzo pozytywnie wypada fizyka oraz fakt, że możemy zbudować w sumie cokolwiek w tej grze, i to można spróbować rzucić na przykład na wodę, tak? Żeby to spróbowało pływać, albo żeby spróbowało jeździć, trzeba tutaj zbudować też silniki do tego itd czy żagle, jeżeli to jest statek. I śmiem sądzić, że nawet będziemy mogli tutaj kiedyś latać, bo niektóre elementy do latania są w tej grze, ale chyba jeszcze bezpośrednich elementów do budowy rzeczy latających na razie jeszcze nie ma. Yy, I to, co wplotłem wam w materiał z mapek stworzonych przez innych graczy i przez autorów, to wypada bardzo ładnie. I sandboxować tej gry jest naprawdę sporym plusem. Jedna rzecz mnie tu jednak w tej grze przeraziła. I tylko przez nią, przez chwilę, przeszła mnie myśl, by wywalić Islands z hookiem z zażądać refund'a, ale przed tym też zostawić grubego jak pała mamuta dislike'a na Steamie. Niestety ta produkcja posiada coś co było jak drzazga przechodząca przez e, nie wiem, przez serce, żeby się przecisnąć dalej w krwioobieg. Nawet kurde, czy nie drzazga, to nie była drzazga, to była jak cała kłoda próbująca przepchnąć się przez nasze serce w krwiobiegu. Tą niesamowitą negatywnością jest... In Game Shop. Z mikropłatnościami w grze Early Access, która nie jest nawet ukończona w jednej piątej. No, mamy tutaj model Buy to Play, czyli musimy ten tytuł kupić, by grać, i mamy jeszcze dodatkowo Item Shop w grze. Coś, co mnie ostro trafia, kiedy twórcy podchodzą w taki sposób, by w trakcie tworzenia wczesno-dostępowej gry dodawać jeszcze kolejne mikropłatności z cyklu. A pewnie i tak kopisz. No przecież musisz to mieć. Wyskakuj z hajsu. Chociaż musisz mieć tą skrzynkę w chacie, wiesz, taką fajną, ładną, święcącą, a nie taką drewnianą brzydką. No kup tego skina. Nie, moja ocena dla Islands nagle pierdudnęła w ziemię jak zrzucony ze skarpy głaz. Są niestety ludzie, którzy lubią w dupkę i mówią wprost, gra nie jest pay to, win, to spoko. mogą być mikropłatności, nawet w Early Access nie, nie mogą. Zaczynamy być oswajani z grami wczesnodostępowymi, w których od razu po wydaniu do Early Access są skrzynki, lootboxy czy inne główna I zaczynają być na każdym kroku, a i tak znajdą się ludzie, obrońcy, którzy yy, ze skaczącego wokół nich pet który mówi kopskina, kopskino, kopskina, nie będą na to narzekać. Zawsze znajdą się tacy, którzy przywaleni z stertą lootboxów, które się wysypują co 5 minut, powiedzą, że jest im pod nimi wygodnie. Druga sprawa, która nie wygląda pozytywnie na temat jednego z kupujących. Yy, powiedzmy tak: jeden z kupujących napisał temat na forum, który opisuje niezbyt fair zachowanie deweloperów. Gra zbiera dane i wysyła je do domen z bazami marketingowymi bez naszej wiedzy i zgody. Po co? wie. Trzecia negatywna sprawa to nagła cenzura i zniknięcie tematów o planach finansowych gry. Były tematy na Steamie o... powiedzmy komentujące te mikropłatności, puf nagle ich nie ma. Czwarta wada, a to już dość sporo, cztery, to ta gra działa tak jak typowe sandboxy, w tym stylu, prawda? Czyli idziemy, mamy 90 klatek, obracamy się, mamy 15 klatek, budujemy coś, gra stwierdza, że musi się doczytać bo zaczęliśmy budować się na granicy wczytywania części świata i przechodząc przez dom, słój zbudowany, mamy na zmianę. 90 klatek, 15, 90, 15. Świat nie deczytuje się płynnie tylko w odpowiednich granicach sektorów mapy i to powoduje zrywanie tej gry. Ze zrywaniem trzeba też wspomnieć, że gra wymaga stałego połączenia z siecią w dniu wydania na Steamie, czyli niestety bez internetu sobie nie pogramy. I finalnie, powiem tak, jest to dobry sandbox. Ciekawy, oryginalny, fajny, klimatyczny pod pewnymi względami i całą ocenę niestety ciągnie w dół ten system mikropłatności. Przyjemnie przemyślano niektóre elementy systemu budowania. Mamy tutaj płynne przeciąganie, budowanie sekwencyjne. Zamiast klocek po klocku, jak chcemy zbudować na przykład podłogę z jednego surowca, to wystarczy, że po prostu idziemy, nie musimy, trzymamy klawisz, idziemy, nie musimy tego stawiać klocek po klocku. Mamy tu też pływające konie. Tak, możemy pływać na koniu. Wodzie. Koń jakoś daje radę. Jedyna gra chyba w takim stylu, z, z czymś takim, prawda? No nie wiem, ja inny nie znam. Budowanie tych wszystkich maszyn, samochodów, pojazdów, okrętów, obiektów, multi, kooperacja w tej grze. No jednak na tle bardzo nieprzystępnej rozgrywki, trudnej do op opanowania, robionej przez deweloperów dla deweloperów, gdzie przeciętny gracz odbije się trochę jak kauczuk od ściany. No jest to produkcja dość kontrastowa. Content Islands. Za tą cenę 36 zł, ciszy jednak jest naprawdę doprawdy kozacki. Spory, satysfakcjonujący dla osób, które kochają sandboxy, budowanie sandboxowe. Jednak by zrozumieć, jak ta gra działa i przyzwyczaić się do jej trochę dziwnego systemu, potrzeba trochę czasu. Z jednej strony, jak siadłem za kołem sterowym galeonu, gdzie inni gracze w dobrze synchronizujący się sposób, nie lagujący, mogli korzystać z wyposażenia tego statku, na przykład z dział, no to przyznam szczerze, że jest mega. Ale mam takie dziwne wrażenie, że Islands będzie miało z czasem niewielkie, małe grono fanów, ale oddanych graczy, i ci gracze, którzy tej produkcji postanowią się oddać w pełni, zrobią w tej grze naprawdę cuda, bo to, co czasami można było spotkać na mapach zrobionych przez społeczność, to robi wrażenie, jeżeli chodzi o sandboxowość, ładność i klimat tego i użyteczność. Czyli powiedzmy to, że możemy wiele rzeczy użyć, bo możliwości tej gry są bardzo duże jak na takiego wczesno dostępowego sandboxa, są jednak dość mocno. Ukry Zabunkrowane te funkcje, niedostępne tak po prostu, grając, granie, nie stara się nas nauczyć tego, używać, korzystać z tego, bo Islands jest produkcją nastawioną trochę jeżem do przeciętnego odbiorcy. Od siebie zostawię miniaturkę. Przeciętną. Ocenę pociągnął w dół model z mikropłatnościami, koszmarna płynność tej gry, czasami i bardzo dziwne zakrywki deweloperów, twórców w przypadku naszej po prostu prywatności, informacji o naszym na przykład komputerze, które gdzieś tam lecą w sieć i nie wiadomo dlaczego. Nie przekonałem się do Islands na tyle, by zostawić tu coś więcej niż ocenę przeciętną. Na Steamie niestety zostawię negatywną ze względu na dziwne zagrywki deweloperów i dziwne odpowiedzi w stosunku do tego, dlaczego wysyła mają dane gdzieś tam w kosmos. Dewsi wypowiedzieli się, dlaczego gra gromadzi masę danych o użytkowniku i po co to robi. I w sumie tyle. Ale nie dali nam opcji rezygnacji z tego i również gra nie informuje nas o tym, że wysyła gdzieś tam jakieś nasze dane na jakieś inne strony, serwery tego typu sprawy, które gromadzą po prostu o nas informacje typowo marketingowe. Dlatego finalnie powiem tak, jeżeli ktoś z Was yy, kocha sandboxy, kocha takie budowanie w tym stylu, to Islands można kupić jest to gratania. Jeżeli ktoś jednak dba o swoją powiedzmy prywatność i o to, żeby w grach jednak nie było tak szybko mikropłatności, to lepiej Islands. Ominąć z daleka. Na koniec tradycyjnie scenka końcowa. Dwa materiały: po prawej stronie ekranu u góry jest najnowszy, który aktualnie jest na kanale, pod nim jakiś inny, sugerowany przez YouTube'a, Zaś po lewej stronie moja paskudna morda, jeżeli ktoś stwierdzi, że warto zasubskrybować ten kanał. No i cóż, to chyba wszystko. Tyle.